słuchaj, natomiast ta epidemia jest czymś bardzo groźnym. Na przykład nie wiadomo, co się może stać. No widziałem u siebie w programie, jaka jest groźna. Wszyscy nie, bez maseczki. Dlatego, że wszyscy zaszczepieni, inaczej nie wejdą do studia. Kłaniamy się nisko państwu. Kłaniamy się, bo jest nas dwóch. Jest ze mną bowiem poseł Artur Dziambor z Konfederacji. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Antyfoliarz jest ibertrolem. Myślę, że to jest nie do zbanowania. YouTube'owy kanał o nazwie Antyfoliarz. Widziałeś, Antyfoliarz po prostu zamknij japę. Antyfoliarz jest ibertrolem.